burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. No dobrze. Dzień dobry kochani, albo może i dobry wieczór. Witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Ja jestem po pracy i jedziemy do mnie do pracy znowuż na koncert dzisiaj. Wczoraj i przedwczoraj mamy u nas na Kaszubach koncerty i w tym tygodniu jest koncert akordeonowy. I dzisiaj gra Renata Przemek, którą ja lubię dosyć, więc stwierdziłam, że pojedziemy sobie i że zrobimy sobie taką rozrywkę w takiej postaci. Może jakiegoś gofra się wciągnie, ale wy dzisiaj na myśli jedliście, to może lepiej nie, co? Coś innego. A te frytki, mówiłam, mieliście sobie zrobić, to nie zrobiliście. Ta frytkownica, trzeba ją sprawdzić, ja muszę kurde ją wysłać na ten, na gwarancję, albo niech mi nową dają. No, także jedziemy. Piękna pogoda jest, ludzi tam jest masa, bo już widziałam, jak wychodziłam z pracy od nas z hotelu, bardzo dużo osób też szło, więc fajnie, mam nadzieję, że będzie spoczko. Za tydzień znowuż mamy koncert Jazz w Lesie, który jest co roku już od kilkunastu lat, już nie wiem nawet dokładnie od ilu. No, więc dzieje się na tych Kaszubach. Ja w ogóle dzisiaj będąc w pracy stwierdziłam, że kurczę, no nie znam tak tych naszych Kaszub, że może warto by było w trakcie wakacji coś ponagrywać i pokazać wam właśnie Kaszuby. No bo jak ludzie przyjeżdżają do nas na wakacje, a ja tu mieszkam, to ja powinnam znać każdy kąt. I tak naprawdę też dla naszych gości powinnam znać każdy kąt. A nie znam. Mam mapki, wiecie, daję gościom mapkę z wszystkimi atrakcjami w okolicy, a sama ich nie zwiedziłam, większości nie zwiedziłam, więc może sobie zabiorę w poniedziałek jedną mapkę i zobaczymy, gdzie moglibyśmy jechać i co moglibyśmy wam pokazać, bo jest dużo takich rzeczy, za które tak naprawdę nie trzeba płacić, a można zwiedzić. Na przykład Wieżyca. Byliście na Wieżycy ze mną, nie? No, tam nie byliśmy, a tam jest wstęp za darmo. To prawie jak w górach. To jest taka mała górka na Kaszubach. Nie wiem, gdzie jeszcze, już tam nie pamiętam. Kamienne Kręgi mamy w Węsiorach, gdzie ja kiedyś w ogóle pracowałam jako... no, to bym wam mogła pokazać. Tam, gdzie była twoja pierwsza praca. Tak, no, jako instruktor taki. Oprowadzałam tam, grupy dzieci. Tam, gdzie... I chodziłam się ładować pozytywną energią na Kamienne Kręgi i pewnie dlatego jestem taka naładowana. Mama, tam gdzie te drewniane grudki, co to tak, jest? No Grud Gotów tam kiedyś był. No więc tak, tak sobie pomyślałam, że taką, że takie filmiki mogłabym dla was nagrać, tylko kurczę kiedy, jak ja tego czasu mam tak mało, ale gdzieś w głowie to mam, może w tym sierpniu. Bardziej byśmy się na tym skupili, zrobili taką serię wakacyjną, coś innego, coś nowego. A my tutaj, wiecie, wkoło komina to też nie jest jakoś nie wiadomo daleko, więc właśnie sobie tak myślę, że sobie coś tam pozwiedzamy, jak ja się wróci z tych wczasów swoich. No. Pani zgubiła telefon. Wpadł jej do wody, do jeziora i przyjechał nurek i go wyłowił. Patrzcie, jaki ładny. Ale to jest dach specjalny. Gdzie? A z tym dachem? O kurde. 800 lat. Już tutaj był postawiony taki pomnik z tej okazji. Można sobie zobaczyć, jak Solęczyno kiedyś wyglądało. Że mama tych państwa meldowała dzisiaj. Oni mieli u nas te swoje sprzęty. No. U nas śpią w hotelu.
And that's the magic of the music. So I'm really happy to share with you tonight some jazz music and some composition, and I really hope you enjoy it. Thank you.
Choć nas rozdziela świat, każdą noc złomi chmurną, smutne tango nocturno, tango sprzed tylu lat. Ty wciąż jedna nie grasz, co noc serce mnie słyszę, widzę białe klawisze, widzę bladą twą twarz. I by cię ujrzeć móc, życie bym dać gotowa, ale przebrzmiały słowa, dla nas nie ma już dróg. Ten jeden został ślad, każdą noc złomi chmurną, smutne tango nocturno, za oknami gra wiatr. Bardzo dobrze. Teraz pogładzimy walczykiem, jak wypada. Walczyk narkotyczny o tytule Opium, również z 20-lecia międzywojennego. Prosimy tutaj. Ile muszę wytarpić? Pół godziny. Nocą skrzydła cię pochodzą, co kładzie tło na moją skroń zmęczoną skanę. Takie najniższe, nie przerywa ciszy, ale serce słyszy głos zmieniony twój. Gdy mówisz mi, że kochasz mnie, twe słowa są jak opium. Odurzasz mnie w tym dziwnym śnie, Wydaje się, że szczerze kochasz jeden ty. Gdy mówisz mi, że kochasz mnie, twe słowa są jak opium. Odurzasz mnie w tym dziwnym śnie, słowami mądrymi jak opium. Nie mogę się nie wiecznie to, jeszcze ta ust jak opium. Przyjechaliśmy dosyć z daleka, bo z Warszawy, spod Warszawy, z Torunia, z Rybnika i z Gdyni. Z Ameryki, Marcin, ale też parę lat temu. Brawo Marcin! Brawo Marcin! Kiedyś graliśmy wesele, gdzie Marcin udawał, że dopiero w ogóle, że jest z Ameryki. Się sprawdza. A teraz będzie kawałek, który się, jak wiadomo, najlepszy patent, żeby rozruszać ludzi, jest grać wolno, a potem coraz szybciej, więc będzie taki kawałek, będzie to Slow Fox na początku, a potem Foxtrot. Abram, ja ci zagram. Czy jest tu jakiś Abram? Jest. Abraham nawet. Ty,
Abram był w pieluszkach już, miał zdolności w nóżkach już. Mamka bądź tamka ce, miła rybka, bramka i wyrósł na filcyka, co wciąż nogami fika, jak manny tanec, janny słowem męskie. Chciał być największy w świecie babitanek. Gdy zjawiał się na fiksie, to zaraz robił krzyksie. Mam estro z orkiestrą, zaraz śpiewał tam. Abram cię zagra, a ty zadać Abram. Każdy prezentacja, żebyś spokój. Tańczasz, tyle tańczasz, ujęty tańczasz. Modnie i swobodnie każdy ruch. Ty amoryt nasz, ty humoryt masz. Abram, ja cię zagram, a ty zadać Abram. Każdy prezentacją, żebyś spokój. Thank you.
poznawać świat. Na dancingu szereg tańczył mu tancerek, lecz z kobietą pan, gdy przed nim noc zdarzyła, tak jak kogoś od śmiechu się powtarzał. Mare, mare! Nie wiem sam, stąd ja te nóżki znam, nóżki znam, nóżki znam. Ale mare! Chciałbym cię całować, ale gdzie, ale gdzie, ale gdzie? Znowu na było to, czy te rany, a może brzuch na twojej sypialni, panie? Ale mare! Teraz wiem, te nóżki znam, nóżki znam, nóżki znam. Wiedziałem doskonale, że będą Państwo tańczyli. Radzą Państwo troszeczkę odpocząć pewnym elementom ciała przywiązanym do drewnianych, dość twardych siedzeń. Szanowni Państwo, powoli, nieuchronnie zbliżamy się do końca 22. Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie. Oczywiście zbliżamy się, ale na koniec będzie to akcent niezwykły, czyli też myślę bardzo wiele pytało już wcześniej, czy na pewno będzie, tak na pewno będzie i to już za chwilę, ale zanim to wszystko nastąpi, ponieważ troszeczkę potrzebujemy czasu na to, żeby Orkiestra Taneczna Bonanza zabrała swoje sprzęty, a pojawiły się zupełnie inne instrumenty, to zapraszam raz jeszcze doskonale Państwu znanego człowieka, czyli dyrektora festiwalu, twórca tego festiwalu, pomysłodawcę tego festiwalu, no i tego człowieka, któremu zawdzięczamy to, że artyści z całego świata przyjeżdżają do Sulęczyna, czasami po raz pierwszy i na jeden jedyny koncert, jak to było ze słynnym argentyńskim mistrzem tanga, któremu sam Astor Piazzolla pożyczał bandoneon. Paweł Nowak! Proszę Państwa, raz jeszcze. Tak, to jest ten moment, kiedy chciałbym wyjść tutaj do Państwa i powiedzieć kilka słów, dla mnie kilka ważnych, nawet kilkadziesiąt bardzo ważnych słów, a ponieważ i tak nie mają Państwo zbyt ciekawszej chyba alternatywy, bo zespoły się przepinają, więc będę wdzięczny za kilka minut uwagi. Szanowni Państwo, mam takie przemyślenia. Tutaj jest kartka, na której zapisywałem swoje przemyślenia sprzed wielu dni, z wielu tygodni. I chciałbym tutaj dzisiaj przed Państwem wygłosić właśnie Maraska, wczoraj Leśny Dwór, dzisiaj Gminny Ośrodek Kultury. Więc Państwo, szalenie się cieszę, że podczas naszej imprezy bawi się tutaj, nie tylko Państwo się tutaj bawią, ale jest tutaj także masa dzieciaków, mniejszych, większych, które są tutaj z nami, biegają, bawią się, skaczą, może czasem troszeczkę są głośniej, ale się z tego powodu szalenie cieszę. Wielkie, wielkie, wielkie dzięki. Wielkie brawa. Kto z Państwa jest z nami pierwszy raz? Ręka do góry. No właśnie, więc tutaj chciałem podziękować wszystkim patronom i partnerom medialnym za to, że nas wspierają nieodpłatnie, też od wielu lat i niosą wieść a propos i o naszej imprezie. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Drodzy Państwo, powiem to dzisiaj może z tej sceny pierwszy raz i będzie to nieskromne, ale chyba czas to powiedzieć. Tak, to ja jestem motorem napędowym tej imprezy. Jak ktoś wytnie, to
jednym zdaniem, to będzie bardzo nieskromnie, więc idę dalej. Tak, to nie ukrywam, że to moja determinacja sprawia, że spotykamy się tutaj co roku, a przynajmniej spotykamy się na tak bogato. Ale, teraz jest to najważniejsze ale. Drodzy Państwo, kiedy zbliżamy się do festiwalu, kiedy zaczyna się już ten festiwal, to rzeczą jasną jest, że nie da się tego wszystkiego zrobić samemu. I chciałbym tutaj podziękować wszystkim tym, którzy mi w tym całym pięknym, wielkim dziele, które cieszy moje serce i Państwa pewnie także, tym wszystkim, którzy mi w tym pomagają. Gminny Ośrodek Kultury na czele z Piotrem Zatoniem, ale wymienię wszystkim. Magda. Brawo. Ewelina. Emilia. Załoga hotelu Leśny Dwór na czele z honoratą Januszkiewicz. Również wielkie, wielkie dzięki. Pan Andrzej Potrac, radny powiatu karpuskiego. Wielkie dzięki. Kasia Hering, Dorota Skierka, Lucyna Morzejko z Trawy. W tym biznesie być przez tyle lat sobą, skromnym artystą, a tak wielkim. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Szanowni Państwo, Paweł pytał, kto z Państwa jest pierwszy raz, wiele rąk poszło w górę, a pytanie jest takie, kto z Państwa był przed rokiem 2015 na festiwalu w Sulęczynie? Dobrze, a kto z Państwa robił zdjęcia podczas tego pobytu? Cudownie! Szanowni Państwo, właśnie poszukujemy osób, które mają zdjęcia dokumentujące festiwal do roku 2015. Zdjęcia do roku 2015 są potrzebne do rozmaitych celów, oczywiście ku Państwa pamięci polecamy się net www.net akordeony albo przez stronę na Facebooku. Zachęcamy do kontaktu z organizatorami i zachęcamy do tego, aby podzielić się Państwa wspomnieniami utrwalonymi za pomocą fotografii. I liczymy na Państwa i wiem doskonale, że się nie przeliczymy. Szanowni Państwo, Paweł powiedział o tym, że właśnie wiele lat na scenie i wciąż wierna sobie. Ja doskonale pamiętam, kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz. Miałem wtedy przyjemność z moim serdecznym przyjacielem Zbigniewem Książkiem gościć w jednym ze studenckich klubów, gdzie odbywały się eliminacje do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Wtedy zobaczyłem ją po raz pierwszy. Rok później wygrała ten festiwal i od tej pory nie schodzi z wielkich scen. I tak jak Paweł powiedział, jednak są artyści, którzy podążają za modą, a są artyści, którzy robią swoje i robią to w taki sposób, że inni po prostu nie mogą oderwać od nich ani oczu, ani uszą pozwolić na to, żeby nie dopuszczali dźwięków do ich, myślę, dusz przez uszy, to znaczy do duszy przez uszy, o tak chciałem powiedzieć, nie do końca mi wyszło. Za chwilę pełnia Koźnego Księżyca. Zjawiskowe wydarzenie na niebie, a na tej scenie jedyna, niepowtarzalna, Renata Przemyk. Thank you.
było może inne niż ty. Tylko w plecy miłość mi jasni, jak krót przez dziurę, jak się wciąż za daleko do mnie jest. Mówisz, że wszystko trwa. Nie mów mi, że nie ja. I chodźmy z tobą, tobie rada i nie strach. Sobie swej jeszcze mniej, to więcej niż byś mówi nam. Mam przykro dzielić jeden sen, mam raz przekroć pół na pół, podzielić kredą ciało i położyć serca dwa na stół. Mówisz, że wszystko trwa. Nie mów mi, że ja kochaj nas i chodźmy stąd. Tobie dawna i nie strach. Sobie swej jeszcze nie to więcej. To jest ten, który nie umie grać i gra. A który umie, to niech gra ile wlezie. Pani Bona. Pani Bona. Coś innego przecież mógł.
się przyzna kilka piosenkach. Wraz ze mną zmienia się, ona trochę inaczej brzmiała te 35 lat temu. Ale dalej mam frajdę, jak śpiewam. Tutaj zostały przywołane wspomnienia właśnie, jak to wszystko było i pamiętam, że od samiutkiego początku wszystko z akordeonem brzmiało mi jakoś ładniej. Jak było smutno, to z akordeonem było jeszcze smutniej. Jak było wesoło, to było jeszcze weselej z akordeonem. Że można było tak po prostu się podeprzeć emocjonalnie i korzystałam z tego przez długie lata i muszę przyznać, że trafiałam na coraz lepszych akordeonistów. Aż w końcu trafiłam na takiego, z którym zostałam. Chciałabym, kochani, żeby to było tak, że każdy ma takiego, na jakiego zasługuje. Twój akordeonista świadczy o tobie. Dobrze, że to nie jest jad i to nie jest jakiś duży wąż. Moglibyśmy, to byłby nasz ostatni występ. Ostatnie tango do wzroku. To co, zagramy tango? Czy coś innego? Może coś innego? Zaskocz mnie. Na tłustych wargach jeszcze ślad tych brudnych, słonych nocy. Różowy błysk policzków zgasł. Spłynęły kocie oczy przed lustrem, znów poran wydys. Paleta pełna tęczy wykroić nowe cuda z ust, nim wieczór ich nie zmęczy. Gdy rano chcesz tej nie zapomnieć, pamiętaj, mówisz, to nie do mnie. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Zmęczenia odświeżony mrok, okryta pudrem broda, przykrywa toalety wąt. Odwagi zawsze doda letki przy krótki sen. Dwie kawy, pierwszy karmel przepadną, gdy nakłada się stosownie grubą fardę. Gdy dzwonisz pytać, jak wyglądam, w łazience rodzi się Jane Fonda. A szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Zmęczenie, odświeżony mrok, uśmieszmy, że za życie ważni. Ucieczki w kupę błota, że pytasz o prawdziwy styl. I gdzie jest twoja istota? Zabieram kosmetyczkę swą, odwracam się, odchodzę, bo ciebie nie obchodzi krąg codziennych mych narodzeń. Oświetlę ci spod ciężkich powiek, że jestem taka, jaką zrobię. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy. Nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie, ukrywam się. Nie poznasz twarzy pod makijażem.
moje pragnienie się jeszcze zwiększyło. Będę je gasić tak systematycznie. Wiem, że tu panowie strażacy są w pogotowie, co? Ale to przestać pragnąć to nie jest tak dobrze. Co byśmy potem w życiu robili? Wielka przyjemność i honor. Mam nadzieję, że do szybkiego ponownego zobaczenia i usłyszenia. I z najlepszymi życzeniami. Kochani. I dobrej muzyki. Tak jak jest. Nie widzimy nigdy się.
Widzę, że dla Państwa to nie jest koniec, jest taka szansa. Renata Przemyk z zespołem. Daleko nie odejdą, mam takie przeczucie, ale Państwo muszą pokazać. Renata Przemyk z zespołem. Zespół Rząd Moc. Kto pamięta skąd? Mistrz Jeremie, oczywiście. On tam udaje się jakoś zmóc, Rząd Moc. Ale w kupie łatwiej. Informacja techniczna.